Polacy pracują w parlamencie na różnych stanowiskach. Zapraszam na reportaż, w którym dowiecie się, jak szukać pracy w instytucjach unijnych oraz czym różnią się poszczególne stanowiska. W Parlamencie Europejskim pracuje prawie 8 tysięcy osób. Liczba ta nie obejmuje jednak osób zatrudnionych bezpośrednio przy europosłach. Wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane pracą w instytucjach unijnych, muszą przejść przez jedną instytucję. Cztery litery EPSO, European Personal Selection Office, EPSO. Wpisujemy to w Google, wyskakuje nam Europejskie Biuro Selekcji Kadr. Tam są ogłaszane wszystkie konkursy, wszystkie procedury rekrutacyjne. Tam się możemy zapisać, zgłosić i wziąć udział w staraniach o pracę w Unii Europejskiej. Co jest rzeczywiście atutem, to odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje na dane stanowisko, doświadczenie w życiu zawodowym oraz znajomość języków obcych. Konkurencja jest bardzo duża. Kandydaci muszą zdać specjalny egzamin, a na ważniejsze stanowiska muszą pochwalić się dyplomem wyższej uczelni. Pracę w parlamencie można także otrzymać, pracując bezpośrednio u jednego z 766 europosłów. Jak jej szukać? Nie ma reguły. Myślę, że dobrze jest być w otoczeniu posła jeszcze w Polsce. Tam dać się poznać jako dobry pracownik, jako osoba odpowiedzialna, jako ktoś, kto zna języki, kto potrafi się poruszać w międzynarodowym środowisku i prowadzić biuro. No ale można też tę pracę zrobić w zupełnie różne sposoby. Są osoby, które tutaj szukają pracy, nie znając wcześniej posła, składają podania, odbywają staże, czasem przechodzą od jednego posła do drugiego, już znając środowisko, znając grupę polityczną, znając charakter pracy. Zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Parlament Europejski jest jednak szczególnym miejscem pracy. Wyróżnia się wieloma rzeczami od innych instytucji Unii Europejskiej. Jest to jednak... Przede wszystkim polityka, przede wszystkim to, że tutaj się bardzo dużo dzieje. Cały czas mamy jakieś spotkania, cały czas tutaj na korytarzach w parlamencie są goście z całego świata, ludzie, no, można powiedzieć, z pierwszych stron gazet. Robimy za posłów wszystko to, czego posłowie nie są w stanie w swoim czasie pracy zrobić. Przygotowujemy dokumenty, sprawdzamy pocztę, odpowiadamy na listy w ich imieniu, przygotowujemy materiały do wystąpień, umawiamy wyjazdy, spotkania. Tak na dobrą sprawę robimy wszystko to, co jest niezbędne do funkcjonowania biura, łącznie z zakupem kawy i cukru. Jeśli nie udało się dostać pracy, to zawsze możemy postarać się o staż u któregoś z europosłów. Można startować w konkursach organizowanych bezpośrednio przez Parlament Europejski lub też tych ogłaszanych przez europarlamentarzystów. Staże dają dużo możliwości. Uczestniczę m.in. w posiedzeniach komisji, także w różnych panelach, na przykład dotyczących osób niepełnosprawnych, równouprawnienia kobiet, a także zajmuję się pracami biurowymi. Ale nie polega to oczywiście na kserowaniu, ale na przykład na organizowaniu różnych eventów. Codziennie jest mnóstwo różnych rzeczy. Na przykład oprowadzamy wycieczki, które przyjechały na zaproszenie pani poseł. Będę też przeprowadzać prelekcje na temat Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Dbamy o kalendarz pani poseł. Także no, naprawdę za każdym razem jest to coś innego. Codziennie czeka coś nowego, w związku z tym nie ma nudy. Oferty pracy oraz informacji o możliwości odbycia stażu możemy znaleźć w internecie, na stronach poszczególnych instytucji, grup politycznych oraz europosłów.